No cześć. Od razu tak odchyliłam koszyczek, bo chcę pokazać wzór, który będziemy dziergać. To jest koszyczek, który można uznać za koszyczek wielkanocny. Mamy ściek jaszminowy, mamy półsłupki, mamy oczka ścisłe i mamy ściek tkany. Po kolei pokażę Wam, w jaki sposób zrobić dno koszyczka, w jaki sposób zrobić ten ściek jaśminowy, jak go rozgryć, jak być pewnym, że robimy go dobrze. On składa się z dwóch rzędów, dokładnie. Myślę, że pokażę, jak się go wykonuje. Ten koszyczek zrobiłam ze sznurka bawełnianego 3 mm. Mam go od firmy Radkar. To jest sznurek, który ma w środku rdzeń. Uznałam, że ten rodzaj sznurka będzie dobry, dlatego że nie jest za gruby, a przy ściegu jaśminowym mamy bardzo dużo nitek do nawijania na szydełku. W pewnym momencie robimy po 3 płatki, każdy z tych płatków ma po kilka nawinięć i na tym szydełku jest nagle bardzo dużo nitek. Gdybym zrobiła z sznurkiem 5 mm, no nie wiem, czy byłoby mi tak łatwo i nie wiem, czy te kwiatki też nie byłyby za toporne, ale to już ocencie sami, niech każdy użyje materiał taki, jaki ma, na pewno da się, znaczy na pewno da się zrobić ze sznurka 5 mm, będzie na pewno większa siłownia niż przy sznurku 3 mm. No i cóż potrzebujemy oprócz tego? Oczywiście szydełko. Szydełko u mnie jest 7 mm. Dla ułatwienia w pewnych momentach korzystam również z cieńszego szydełka. To będzie szydełko u mnie akurat 5 mm, ale może być kompletnie inny rozmiar. Dziergajcie takim, jakim lubicie i jakim dziergacie koszyki. To by było tyle tytułem wstępu. No to zabieramy się do roboty. Zaczynamy. Magiczna pętelka. Do wnętrza dłoni wkładam sobie tak sznurek, żeby końcówka była przy małym palcu, natomiast od młotka nawijam nitkę tak, żeby mi się skrzyżowała na dwóch środkowych palcach, na tych największych paluchach. I jak mam już krzyżyk, to przytrzymuję go sobie kciukiem. Pod pierwszą nitkę wkładam szydełko, ciągnę nitkę od młotka, wyciągam palce i teraz nawijam sobie na szydełko nitkę od młotka. To będzie pierwsze oczko. Wyciągam sobie końcówkę, bo ona mi się splątała z tym magicznym kółkiem, które się utworzyło. I teraz i na tą końcówkę, i na magiczną pętelkę będziemy nawijać półsłupki. Potrzebujemy ich w przypadku akurat tego sznurka, którego ja używam, czyli 3 mm 7. Nurkujemy pod kółko, do kółka, do środka. Ciągniemy przez nie nitkę od młotka. Wyciągamy, mam dwie pętelki, nawijamy i przewijamy. Mamy pierwszy półsłupek. Robię to samo. Nurkuję, przeciągam i wyciągam, nawijam, przeciągam. Mamy 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Tak to wygląda. I mamy właśnie po to tą końcówkę, na którą nawijaliśmy, o tą, żeby teraz sobie to ściągnąć. Zamykamy to pierwsze kółko oczkiem ścisłym. Łapiemy za oczko, które jest jako pierwsze poziome. Wbijam się. O, tak przeciągam. Przeciągam, w sensie, że przeciągam szydełko przez nie. Teraz przez z kolei to oczko przeciągam nitkę i przeciągam przez pętelkę, którą mam na szydełku. Nie nabijam teraz żadnego dodatkowego oczka, które rozpocznie mi kolejny, drugi rząd, dlatego że będziemy dziergać ślimakiem, dzięki czemu unikniemy problematycznego łączenia rzędów. Nie będzie też widać w ogóle tego łączenia rzędów, a w związku z tym, że jest to dno koszyka, to tego uskoku, który będzie kończył nam cały okrąg, kompletnie nie będzie widać, więc nie ma co się męczyć z zamykaniem rzędów, jak możemy zrobić to ślimakiem bez żadnego łączenia. Będziemy robić teraz półsłupki w ściegu tkanym. Nie robi się ich pod oczkami, pewnie już większość osób to wie, tylko robi się to w miejscu, a raczej pod miejscem, gdzie łączą nam się dwa oczka. Tutaj nam się łączą, pod nimi, o, w tym miejscu łączenia, jest takie miejsce w kształcie dupeczki i to właśnie w środek tutaj musimy się wbić szydełkiem. Od razu, bez żadnego oczka. Gdzie to jest? Łapię sobie nitkę od młotka i wbijam się o tutaj, pomiędzy te dwie nitki nad łączeniem.
przeciągam, nawijam, przeciągam. Mamy pierwszy półsłupek w ścięgu tkanym. To będzie miejsce, które warto by było sobie zaznaczyć, bo są osoby, które mogą już wzrokowo wyłapać miejsce, gdzie rozpoczyna nam się każdy rząd w ślimaku, a są osoby, które mają z tym problem. Więc ja robię to w ten sposób. Jeżeli nie macie żadnego znacznika, weźcie sobie jakiś kolor sznurka albo nitki nawet zwykłej, cienkiej i sobie zaznaczajcie ten pierwszy półsłupek w ściegu tkanym w rozpoczynający rządek. Każde oczko to takie w tym miejscu, gdzie spotykają się te dwa oczka, będziemy przerabiać podwójnie, czyli w to miejsce, gdzie się tutaj wbiłam, wbijam się jeszcze raz i robię ponownie półsłupek. Musimy rozszerzyć bardzo ten rządek. Więc każde to miejsce, tak jak teraz o tutaj, będę przerabiać podwójnie. Nie jest to łatwe się wbić, ale jest to zdecydowanie łatwiejsze przy tym sznurku trochę cieńszym, zauważyłam, niż przy tym grubym sznurku 5 mm. Zresztą, kto jaką ma parę w łapach, to też jest od tego zależne. Przechodzę od razu do kolejnego miejsca, gdzie mam się, tu mi się to oczko rozsuwa, rozszerza i to nie jest nic nienormalnego, nie przejmuję się tym na razie, potem mam tą końcówkę tutaj, żebym sobie później po skończonej pracy na tym rzędzie ścisnęła ją i zlikwidowała to kółeczko. Na razie rozszerza się, bo po prostu rozszerzamy oczka, które zrobiły to kółko całe. I po dwa razy. Zobaczcie, jak ładnie nam się już rozszerza to kółko. I kolejne oczko. O, widać, jak mi ręce drżą z wysiłku. Będą takie drgania. To nie nerwy, to wysiłek. Muszę sobie o tak chyba oprzeć, będzie mi lepiej. Bo w powietrzu to jeszcze gorzej. Widać to drżenie. No i teraz nas, o tutaj to już w ogóle mi się rozszerzył ten środeczek, to nic. Tu będzie też doskonale widać. To jest to miejsce, łączenie. I mamy już prawie drugi rządek. Gotowy. Jest. No tak to na razie wygląda. Nie przejmujemy się tym. Będzie naprawdę ładnie to wyglądać. Na razie zajmijmy się dalej dzierganiem. Doszłam do tego momentu, gdzie o, tutaj jest takie łączenie, gdzie było wcześniej oczko ścisłe. Rozszerzam sobie, jak nie mogę. A nie, da się szydełkiem. Ale jakbym nie mogła szydełkiem, to zrobiłabym to palcami. Też robię tutaj dwa półsłupki. Dochodzimy do tego momentu, gdzie rozpoczynamy kolejny trzeci rząd. Możemy sobie ścisnąć już ten środek. A potem jeszcze bardziej ścisnę, ale już wygląda ok. I teraz będzie to kolejne rozpoczęcie rzędu. Teraz będzie trzeci. W tych samych miejscach będziemy dalej wbijać się szydełkiem, czyli w tych miejscach, gdzie łączą nam się te oczka pod nimi. Tylko teraz będziemy robić tak, że będziemy robić dwa półsłupki w jednym oczku, jeden półsłupek w kolejnym oczku. Dwa, jeden, dwa, jeden. Zacznę od tego pojedynczego oczka. Tutaj mam pierwsze wbicie. Jest dość gęsto wszędzie, więc nie robię już w tym oczku dwóch półsłupków, tylko teraz zrobię jeden. Zaznaczę sobie kolejne miejsce, gdzie o, po prostu ja nawet nie wyciągam tej. Można wyciągnąć, a można po prostu tylko sobie przekładać tą nitkę. Teraz na drugą stronę, ona mi zaznaczy potem miejsce do tworzenia, do rozpoczęcia kolejnego rzędu. I dalej szukam miejsca, gdzie łączą mi się te oczka. To jest tu zaraz za tym sznurkiem. I tutaj zrobię teraz dwa półsłupki. Musimy się wbić. Zarówno właśnie ten ściek tkany, jak i ten ściek jaśminowy, który będziemy za chwilę robić przy ściankach tego koszyka, są bardzo wysiłkowymi, przynajmniej dla mnie, ściegami i rączki bolą.
No ale takie są uroki szydełkowania nie tylko podstawowymi wzorami, ale też takimi bardziej skomplikowanymi, że trzeba się czasami wysilić. I teraz, jak mówię, mam tutaj jeden półsłupek, dwa w jednym oczku, jeden, to teraz zrobię dwa. Jest to taki typowy schemat, znany chyba już wszystkim, że co okrąg będziemy dodawać pojedyncze oczko, raczej zastępując podwójnie przerabiane oczka jednym. Nie wiem, czy to zrozumiale powiedziałam, ale jeżeli nie, to pokażę to. No i teraz tak. 1, 2, 1, 2, 1. Jak się można domyślić, teraz będą 2, 1, 2 i tak cały rządek, aż do tego momentu, gdzie zobaczymy ten nasz znacznik. Sprawa ma się tak, że doszłam już do tego miejsca, gdzie mam tą białą ekry niteczkę. Co oznacza, że za chwileczkę poszerzymy koło według schematu dwa pojedyncze półsłupki i jeden podwójny półsłupek w jednym oczku. Zademonstruję to, bo jakoś dzisiaj ciężko mi idzie chyba tłumaczenie. Wbijam się standardowo w środek pierwszego oczka. Nitkę sobie przekładam, patrzę, czy lekko mi się wysunie. Później tak, wysunie mi się lekko, więc jest ok. Kolejne oczko przerobię sobie znowu pojedynczo, czyli już mam drugi taki półsłupek pojedynczy. No, nazywajmy to półsłupkami, pomimo że wiemy, że to są takie półsłupki, tylko inaczej wbijane. W kolejnym bije się już dwa razy. I raz, i dwa. Tak będę się starała przeprowadzić całe kółko, czyli znowu raz pojedynczy, drugi raz pojedynczy. Strasznie ciężko się to wbija, ale taki ściek. Drugi raz pojedynczy, więc w kolejnym już wbiję dwa razy. Oczywiście, należy pamiętać, w tym całym schemacie, że każdy schemat musimy dostosować bardziej do siebie. My nie musimy dostosowywać się do schematu, tylko schemat dostosowujemy do siebie. Więc jeżeli zauważycie, że jest za gęsto, to dawajcie nie dwa pojedyncze półsłupki, tylko trzy. Jeżeli zauważycie, że zaczyna się falować, to oznacza, że jest za dużo tych podwójnych słupków. Z kolei, jeżeli zaczyna się tak zwijać do środka, to będzie oznaczało, że tych podwójnie przerabianych oczek jest za mało. Ogólnie trzymamy się tego schematu, który tutaj podaję, natomiast bierzemy pod uwagę to, że trzeba czasami coś może dodatkowo dodać albo odjąć. I teraz tak, jak wspominałam, po podwójnym przerobionym oczku, teraz czas na dwa pojedyncze półsłupki. I tak będziemy sobie robić kolejny rządek. No to jedziemy. No i kolejny rządek jest za mną. Muszę przyznać, że bardzo ładnie to wychodzi. Mam nadzieję, że u Was też jest tak. Zgodnie z zasadą, którą przyjęliśmy na samym początku, ten kolejny rząd poszerzamy zgodnie z regułą dodawania w każdym kolejnym rzędzie jeszcze jednego dodatkowego pojedynczego półsłupka, co oznacza, że jeżeli tutaj mieliśmy po dwa pojedyncze półsłupki, to tutaj będziemy robić trzy pojedyncze półsłupki, jeden podwójny, trzy pojedyncze i jeden podwójny. To, czy zrobimy na samym początku podwójny półsłupek tutaj i potem dodamy trzy pojedyncze półsłupki, czy też najpierw zrobimy trzy pojedyncze półsłupki, dopiero tutaj dodamy podwójny półsłupek, dla mnie nie ma kompletnie znaczenia. W przypadku małej średnicy możemy to robić tak, jak chcemy. Kiedy robimy większą średnicę, no to raczej omijamy sytuację, kiedy musimy rząd po rzędzie, od dołu do góry, powtarzać w tych samych miejscach podwójne półsłupki. Zresztą tak jest w każdym ściegu, gdzie robimy koło. Jeżeli będziemy w tych samych miejscach co rząd powtarzać podwójny ścieg,
to w tych miejscach zaczną nam się robić kanty. Natomiast w takim małym kółeczku, bo ja będę robiła jakieś tam 13 cm średnicy, czy może ciut więcej, nie będzie tego widać. Przy większych średnicach widać i wtedy ja wtedy już po prostu dziergam na czuja i staram się omijać właśnie te miejsca, żeby nie powtarzały się podwójne ściegi jeden nad drugim. Mam nadzieję, że sensownie to wyjaśniłam. Zaznaczamy sobie kolejne rozpoczęcie rzędu i wbijamy się. W związku z tym, że schemat jest bardzo prosty i nie powiem tu nic nowego przy kolejnym rządku, który zrobimy oprócz tego, bo w kolejnym rządku będziemy robić po cztery pojedyncze półsłupki i jeden podwójny. Więc zrobimy fragment razem. A później zarówno ten rządek, gdzie robię trzy pojedyncze półsłupki, jak i kolejny, gdzie robię cztery pojedyncze półsłupki, zrobię już na pauzie. Mam tu trzy pojedyncze, teraz robię sobie podwójny. W momencie, kiedy wbijamy się pomiędzy te nitki, to tam z tyłu jest. O, też taka nitka. Pamiętajmy, żeby w środek się tam wbijać, pomiędzy nimi. Tak. O, i tutaj w środek, pomiędzy tymi nitkami. No i dziergamy sobie dalej. Dwa rządki robimy. Ten, który teraz rozpoczynamy, czyli trzy pojedyncze półsłupki i jeden podwójny. Powtórzę. Może komuś już to się nudzić, ale wolę powtórzyć niż nic nie powiedzieć. Potem ktoś będzie dopytywać. I kolejny rządek to będą z kolei już cztery półsłupki i jeden podwójny półsłupek. Dziergamy. No i mamy to. I tak jak wspominałam wcześniej, zrobiłam dwa rządki, dokończyłam ten, który pokazywałam przed chwileczką, plus jeden dodatkowo i ten dodatkowy, gdzie teoretycznie miało być tak, że dodajemy o jeden znowu półsłupek więcej, pojedynczy, no to u mnie zaczęło troszeczkę już coś się falować, coś mi nie wychodzić, tak jakbym chciała, nie byłoby tak idealnie płasko, dlatego ten rządek, ten wzór dostosowałam do siebie i zwiększyłam ilość pojedynczych półsłupków. Zróbcie tak samo, jeżeli zauważycie, że zaczyna Wam się gdzieś lekko falować, to oznacza, że robi się za gęsto. No i wtedy trzeba naprostować nasze kółko. Można to zrobić albo prując i robiąc od nowa mniejszą ilość podwójnych półsłupków lub jeżeli nie jest to jeszcze takie zaawansowane falowanie, to wtedy robimy całe kółko pojedynczymi półsłupkami albo dodajemy po prostu w tym ostatnim kółku mniej podwójnych oczek, podwójnych półsłupków. To jest ten moment, kiedy wyciągamy już tą nitkę. U mnie będzie to średnica. Oj, tak się robi średnicę, bo tak to promień. No, prawie 14 cm, 13,5 niech będzie. Wyciągam ten nasz znacznik i teraz będziemy dziergać łapiąc za jedną nitkę. To będzie tylko ta nitka od wewnątrz, natomiast ta nitka druga będzie zostanie nieruszona. Robimy tak dlatego, że gdybyśmy złapali za dwie nitki brzegowe, to ten koszyk byłby tutaj zaokrąglony i jeżeli tak Wam się podoba, to tak zróbcie. Natomiast jeżeli chcecie mieć takie odcięcie spodu od ścianki, to wtedy łapiemy tylko za jedną nitkę i to jest ta nitka, o tutaj ta pierwsza. I jak zamknąć teraz nasze kółko, żeby ładnie to było widać, żeby nie trzeba było odcinać nitki. Tą nitkę, zobaczcie, schowałam sobie tutaj do środka. Natomiast troszeczkę sobie tutaj powiększam oczko. I od spodu łapię nitkę, to oczko. No. I przeciągam na brzeg. Odwracam sobie teraz. Nawijam nitkę. Przeciągam. I na razie tutaj wydaje się, że jest nieładnie, ale to wszystko będzie później ładnie zrobione, więc się tym nie martwcie. Łapiemy tą nitkę, o której wspominałam, tą jedną,
i zaczynamy robić półsłupki w każdym oczku, tylko właśnie na tej jednej nitce. Czyli wbijam się, ciągnę, przeciągam, mam dwie pętelki, nawijam i przeciągam. Tak robimy sobie całe kółko. Ja oczywiście uznałam, że ta część będzie u mnie w środku, bo ona akurat jest widoczna. Natomiast spód, który wygląda zawsze trochę gorzej, będzie po prostu spodem. Więc tu sobie zrobiłam środek. Wy zróbcie tak, jak uważacie. No i cóż, robimy dalej półsłupki. Kiedy będę na tym przedostatnim półsłupku, to pokażę, co robić dalej. Prawie skończyłam. Prawie pozostało mi do przerobienia jeszcze jedno oczko. Więc robię półsłupek. Następnie wyciągam sobie szydełko. Wbijam się od tyłu pierwszego oczka poziomego z lewej strony. Nakładam sobie pętelkę i przeciągam. Będziemy teraz robić ściek jaśminowy. Aby go porządnie i dobrze, bezproblemowo wykonać, musimy zrozumieć, jaki jest jego sens. Ten jeden kwiatek powstał z dwóch rządków. To jest pierwszy rząd, a to jest drugi rząd. Aby cały był dobrze zrobiony, musimy wiedzieć, z ilu płatków się składa. Każdy, ale to każdy kwiatek musi mieć 6 płatków. Raz, dwa, trzy, cztery z pierwszego rzędu i potem jeszcze dwa z kolejnego rzędu, następnego, co daje nam w sumie 6 płatków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tak każde. W momencie, kiedy będziemy się trochę gubić przy dzierganiu i nie będziemy wiedzieć, co robić, gdzie dziergać i tak dalej, możemy liczyć sobie płatki i dzięki temu nam na pewno ułatwi się dalsze dzierganie i rozjaśni nam cały schemat. Zacznijmy od wykonywania czterech pierwszych płatków, czyli tego pierwszego rzędu. Zabierzmy się za robienie pierwszych płatków. Wyciągam sobie tutaj bardziej tą nitkę i ogólnie te nitki, które będziemy teraz nawijać, a będzie ich bardzo dużo na szydełku, starajmy się w miarę lekko przerabiać. Chociaż nie wiem, czy można przy ściegu jaśminowym coś lekko robić, bo to wyrywa ręce, szydełko i nie jest to nic fajnego. No ale poświęćmy się, zróbmy to. Luźno pętelki. Nawijam. Wbijam się dokładnie w to samo miejsce, z którego wychodzą te pętelki. Dwa razy. Najpierw tak mamy. Raz. Drugi raz. Nawijam. Wbijam się. Ciągnę nitkę. Przeciągam. No i to nie jest koniec. Nawijam. Omijam jedno oczko i wbijam się w następne. I tutaj również przerabiam to oczko dwa razy. Mamy teraz już bardzo dużo tych pętelek i wydawałoby się nam, że jest to bardzo dużo, a będzie jeszcze więcej później. To pierwsze oczko, te pierwsze ruchy, jakby pierwsze płatki robimy inaczej niż każdy kolejny. Ten kolejny już, te kolejne płatki będą już bardzo powtarzalne. Te pierwsze są troszeczkę inne. Mamy tutaj palec. Jeszcze raz to może pokażę. Nawijam sobie na szydełko nitkę i tą nitkę, którą właśnie nawinęłam, tu pod tym haczykiem wkładam palec, kitram go po to, żeby zrobiło nam się za chwileczkę wyluzowane takie oczko, w które będziemy wbijać się szydełkiem, będziemy na nim pracować, dlatego ono musi być no, takie łatwe do włożenia szydełka. I ciągniemy nitkę, palec nam się ściska niestety i po to nam są potrzebne w miarę luźne te nitki, żeby nie było problemu, jaki ja mam. Teraz jeszcze raz to zrobię, bo nie chce mi się przeciągnąć. No tak, bo nie to, co trzeba, ciągnę. O, i teraz będzie chyba ok. Jest. Właśnie po to, żeby ta nitka się w miarę luźno przeciągnęła i ciągniemy nitkę tą od motka, żeby poluzować tutaj, a tutaj mamy takie oczko po tym naszym palcu. Wsadzamy tam szydełko, nawijamy sznurek i przeciągamy i przez to oczko i przez pętelkę, którą mamy na szydełku. Teraz zaczyna się powtarzalność wzoru i pokażę parę razy, a później już myślę, że dacie radę zrobić sami z pamięci. W miejscu pod oczkiem, które mamy na szydełku, zrobił nam się taki otwór. Tu będziemy po nawinięciu wbijać się szydełkiem, ale tylko jeden raz. Op. I wyciągam. Mamy trzy pętelki. I tak zostaje. Teraz będziemy tworzyć, to jest pierwszy płatek. Drugi płatek będzie tutaj, w miejscu, z którego wychodzi nam ten taki prawoskośny płatek. Nawijam oczywiście. Wbijam się właśnie w to miejsce, ciągnę
i robię jeszcze raz nawinięcie i znów w to samo miejsce się wbijam. Te wszystkie dolne płatki, które będą opierać się na półsłupkach, będą przerabiane dwa razy. Ten płatek górny będzie przerabiany tylko jeden raz. Nawijam i znowu wbijam się, tworząc kolejny płatek, ale omijam oczko i następne. Dwa razy. W sumie mam tak, płatek górny, płatek tu jeden z boku i drugi z boku. Nawijam, mam tego mnóstwo już na szydełku, serio. Znów kitram sobie palca i przeciągam przez te wszystkie pętelki. Ciągnę tu, bo mam bardzo ciasno, mój biedny palec, wkładam tam szydełko, uwalniam palec, przeciągam nitkę od młotka i przez pętelkę, którą mam tutaj na szydełku. Mamy to. W oczko, w ten otwór, z którego wychodzi nam pętelka, będziemy tworzyć po jednym nawinięciu płatek. Nawijam, wbijam się, ciągnę nitkę, czyli o, zahaczam i przeciągam. Mam trzy pętelki. Następnie powtarzam to, co wcześniej, czyli wbijam się w to prawo skośne oczko, z którego oczko, w którym jest prawo skośny płatek. O tak. Nawijam, wbijam się raz i wbijam się drugi raz. Bo jak wspominałam, te płatki, które są oparte na półsłupkach, na dole przerabia się dwukrotnie. Mamy pierwszy płatek, drugi płatek, brakuje nam trzeciego. Trzeci płatek zawsze tworzymy po ominięciu jednego oczka. Nawijam, omijam i wbijam się. Raz, ciągnę, nawijam, wbijam się, ciągnę, przeciągam i luzuję nitki. Nawijam na szydełko, mam raz, dwa, trzy płatki. Kitram palec i przeciągam. Jest. Wyciągam nitkę. Uwalniam palec i od razu szybko wkładam szydełko. Przeciągam w to miejsce nitkę i przez pętelkę, którą mam na szydełku. I znowu. Mamy dziurę, w którą jeden raz się wbijamy z nawiniętą nitką. Jeden raz. Przeciągam, mam trzy pętelki. Nawijam, wbijam się w prawo skośny płatek. Raz, dwa i od razu luzuję. Mamy jeden płatek, drugi płatek. Omijam i tworzę trzeci płatek, jak zwykle, omijając właśnie to jedno oczko. Nawijam, omijam i wbijam się. Raz, dwa. Jeden, drugi, trzeci płatek. Za każdym razem robimy trzy płatki. Za każdym razem. Jakbyście zapominali, co macie robić, liczcie płatki. Sprawdzajcie, czy na szydełku macie wystarczającą ilość pętelek, aby zrobić trzy płatki. Powtórzmy to. Już coś tam widać. Mamy otwór. Nawijam, wbijam się, tworząc ten płatek, gdzie nawijamy po raz tylko jednokrotnie nitkę. Następnie mamy jeden płatek, czyli brakuje dwóch, bo powinny być trzy. Nawijam, wbijam się w oczko, z którego wychodzi prawoskośny płatek. Raz, nawijam drugi raz i wbijam. Luzuję nitki, żeby było mi później łatwiej. Mam jeden płatek, drugi płatek. Brakuje trzeciego. Trzeci płatek zawsze powstaje po ominięciu jednego oczka, więc nawijam, omijam to oczko i wbijam się w następne. Raz, dwa, luzuję nitki, nawijam, wkładam palec, przeciągam. Jo, pięknie. Przeciągam, przeciągam. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją. Nawijam, wbijam się w otwór. Zróbmy to jeszcze raz. Jeden płatek, powinny być trzy. Nawijam, pierwszy raz, drugi raz, luzuję nitki. Mam dwa płatki, powinny być trzy, czyli brakuje mi jeszcze jednego. Trzeci płatek zawsze po ominięciu jednego oczka. Raz, dwa, trzy płatki, super. Nawijam, kitram palec i przeciągam. Zamieniam palec na szydełko, ciągnę nitkę i przeciągam przez pętelkę na szydełku. No i ja pauzuję, dziergam sobie do końca. Prawie do końca rząd, skończymy go razem.
Mam prawie gotowe, prawie dlatego, że ten ostatni płatek zrobimy sobie, te ostatnie płatki zrobimy sobie razem. Mamy niepoliczone półsłupki z poprzedniego rzędu. Nie wiemy, czy ilość półsłupków będzie idealnie odpowiadała ilości płatków, które tutaj nam tworzą się na ściance. Pokażę Wam, jak zrobić tak, żeby nie trzeba było liczyć. Nawijam i oczywiście przerabiam jeden raz otwór tutaj na szczycie, następnie nawijam, wbijam się standardowo w to oczko, z którego wychodzi ten płatek boczny w prawo, dwa razy, następnie powinnam ominąć jedno oczko i zbudować tutaj płatek, no ale no nie pasuje to jakoś, dlatego że mamy już koniec wzoru, koniec tego rzędu i mój trzeci płatek, bo tu mam jeden, drugi, trzeci płatek musi być połączony z płatkiem tutaj. To oznacza, że omijam zamiast jednego dwa oczka. I czy to będzie widać? Absolutnie nie. A skąd mam pewność? Dlatego, że w poprzednim koszyczku, w tym koszyczku Acrylic, który pokazywałam, miałam taką samą sytuację. Akurat wyszło mniej więcej chyba tak, wyszła mniej więcej taka sama liczba półsłupków. Więc raz, wbijam się, ciągnę, nawijam, wbijam się drugi raz, przeciągam, nawijam, wkładam sobie tutaj palec i przeciągam przez te wszystkie pętelki. Standardowo w miejsce palca wkładam szydełko, przeciągam i przeciągam przez pętelkę na szydełku. Mamy już prawie wszystko, ale brakuje nam jednego płatka, bo zobaczcie, raz, dwa, trzy, a tutaj mamy tylko... No tak będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, brakuje tego czwartego. Raz, dwa, trzy, brakuje tego czwartego. Co oznacza, że musimy jeszcze raz nawinąć, wbić się tutaj, przeciągnąć, ale dalej już kolejnych płatków nie produkujemy, tylko przeciągamy przez te trzy pętelki. Wyciągamy sobie taką dłuższą pętelkę. Następnie przygotujmy sobie jakieś mniejsze szydełko, jeżeli macie, jeżeli nie, to będziemy musieli potrudzić się tym, którym dziergaliśmy. Ja mam mniejsze, więc ułatwię sobie życie. I odwracam do góry nogami nasz koszyczek. Będziemy zajmować się tą stroną, która tutaj przy tym wcięciu jest od prawej. Mamy miejsce, które łączy, oczko, które łączy nam tutaj płatki i to nas nie interesuje. Interesuje nas to oczko większe, zaraz po tym łączeniu. Wszystkie wypukłe nitki, które tutaj widzimy, musimy tam się wcisnąć naszym szydełkiem. Pod te wszystkie wypukłe nitki płatków, tu już mam i jeszcze mam tutaj takie boczne oczka, ja tam muszę się dostać. O, zrobiliśmy taki tunel. Tu jest ta pętelka, którą tworzy nam ta nitka od motka. Ta sama nitka będzie nam tworzyć jeszcze jedną pętelkę. Będziemy ją teraz przeciągać przez te wszystkie nitki, pamiętając i uważając, żeby ta nam się nie schowała przy okazji. Podkładam sobie pod szydełko, tu robię taki luz. I teraz o tutaj, podkładam sobie pod szydełko nitkę i zahaczam o haczyk szydełka. Dobrze go tak nadziałam, zobaczcie, żebym miała pewność, że on mi tam nie puści tej nitki i przeciągam. Bardzo łatwo mi to poszło, bo dobrze tutaj to wcisnęłam i też to małe szydełko mi pomogło. I teraz zrobimy tak, że połączymy te dwie pętelki. Tu stworzy nam się płatek, który będzie dobry dla jednego i dla drugiego. I jak teraz łączymy? Mamy za dużo tego, za duże te pętelki, trochę jest mniejsze. Zobaczcie, ta pętelka zmniejsza nam tą. O. Natomiast ta nitka od motka zmniejsza nam pętelkę z lewej. Takie wielkie nam niepotrzebne. I teraz ta nitka, ta pętelka z prawej strony zjada nam jakby pętelkę z lewej. Więc pętelka z lewej ląduje w środku pętelki z prawej. Musimy to zacisnąć. Pętelka, którą mamy tutaj na palcu, ściska nam pętelkę o tą, która jest już poziomo.
Natomiast jak chcemy to zmniejszyć, to ciągniemy od młotka. Poćwiczcie sobie to, poćwiczcie. Pociągnijcie sobie po prostu raz jedną, raz drugą, to zobaczycie, która będzie za co odpowiadać, za ściśnięcie i zmniejszenie ilości sznurka. No i mamy to. Teraz będziemy budować drugi rządek. Tu jest minimalnie gorzej, ale to jest minimalnie i nie ma co się tym przejmować, dlatego że w tym koszyczku tego w ogóle nie będzie widać. Teraz będzie troszeczkę łatwiej. Zaczniemy od zbudowania, tylko będziemy budować po dwa płatki, nie po trzy tak jak teraz, tylko po dwa. Zaczynamy od przerobienia oczka, z którego nam wszystkie te nitki wychodzą. Nawijam, wbijam się raz. Nawijam, wbijam się drugi raz. I od razu produkuję płatek. Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery płatki. Zrobimy piąty, czyli nawijam, wbijam się. Wyciągam, nawijam, wbijam się. Mamy pięć płatków tutaj. Nawijam, wsadzam palec. Przeciągam. Jak widzicie, jest o wiele łatwiej. W miejsce palca wkładam szydełko. Jest. Przeciągam, przeciągam. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć płatków. To znaczy, że brakuje nam jednego. Zróbmy go. Nawijam raz, nawijam drugi raz. To będzie szósty płatek. Tu już nic nie robimy, no bo jest sześć. Robimy za to w kolejnym. Raz, dwa. Przeciągam. Schemat się zmniejsza. Z trzech płatków z poprzedniego rzędu zostały nam do przerobienia teraz tylko dwa płatki. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje szóstego. Zróbmy go. Raz, dwa. Mamy szósty płatek. Tu już nic nie robimy, więc przechodzimy do kolejnego. Raz i dwa. I tak robimy już do końca. I tu przyznacie, że jest już prosta robota. O, coś ciągnę źle. Muszę to spróć. Za mało wyluzowałam sobie nitkę, więc jeszcze raz. Raz, luźno, dwa, luźno. Raz, luźno, dwa, luźno. Nawijam, wkładam palec, przeciągam. No i teraz dobrze poszło. W miejsce palca szydełko, przeciągam, przeciągam. I znowu raz, luźno, dwa, luźno. Jak tak sobie mówię, to od razu pamiętam o tym, żeby faktycznie wyluzować te nitki, bo jeżeli tego nie zrobię, jest za ciasno, no to gdzieś tam to szydełko zahacza się o te ciasne nitki. Nie robi się zbyt fajny tunel. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o drugi rządek. Cały czas robimy po dwa płatki. Podwójne wbicie z narzutem w jednym, podwójne wbicie z narzutem w kolejnym. I tak robimy dookoła. No i prawie już kończę. Został mi tutaj do wykończenia tylko jeden kwiatek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje jednego płatka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brakuje jednego płatka. Co oznacza, że nawijam. Wbijam się tutaj w środek dwa razy. Na kolejny płatek tak samo. Raz. Już mam nawinięty i dlatego się zawahałam. I drugi raz. Nawijam. Przeciągam. Czyli na samym końcu do zamknięcia rzędu również tworzymy dwa płatki. Nic się nie zmienia. Przeciągam, przeciągam. Teraz musimy tylko połączyć tą nitkę z tym oto czubkiem. Brakuje nam oczka łańcuszka. Wbijam się w to miejsce takie łączące dwa płatki. I robię oczko ścisłe. Następnie musimy sobie zbudować jakąś górę jeszcze, żeby wzmocnić ten brzeg. Ja robię to półsłupkami. I robię w ten sposób, że oczko w górę i każde oczko przerabiam półsłupkiem. Wbijam się pomiędzy takie te ciasne oczka, które łączą płatki i przerabiam każde. O, tu są te luźniejsze. I przerabiam każde, ale to każde oczko. Tutaj jest to takie ciasne, ale i tak go złapię. I tak lecimy po prostu dookoła.
To, jak będziecie modyfikować sobie górę, jest to tylko oczywiście od Was zależne, bo to, że ja pokażę, że robię jeden rządek półsłupków, może dla kogoś być niewystarczające i ten koszyczek uważa, że powinien być większy i może chce zrobić takie dwa rzędy półsłupków. Między nimi można zrobić oczka ścisłe, to będzie taki dodatkowy wzorek. Można też dopiero przy drugim rządku półsłupków, tak jak ja tutaj, zrobić obramowanie też z oczek ścisłych. Jestem przy końcu. Fajnie to wygląda. I teraz będę zamykać nasz rządek oczkiem ścisłym. I to oczko ścisłe będzie też początkiem rzędu oczek ścisłych dookoła. Wbijam się, ciągnę, przeciągam, przeciągam przez pętelkę. Hop. Jeszcze raz powoli. Wbijam się, ciągnę nitkę. Mam dwie pętelki i pętelkę tą pierwszą przy haczyku przekładam przez pętelkę, która jest bliżej chwytu. I jeszcze raz. Hop, hop. Usztywnia nam się brzeg. Wygląda tak, myślę, że solidniej, a przy okazji też pasuje do wzoru. Wbijam, ciągnę, przeciągam. Wbijam, ciągnę, przeciągam. Wbijam, ciągnę, przeciągam. Doszłam do tego miejsca, gdzie zrobiłam pierwsze oczko ścisłe, to, które łączyło nam rząd poprzedni półsłupków. To właśnie tam pod to oczko wbijam się, ciągnę nitkę, przeciągam ją na drugą stronę, przeciągam przez szydełko, przez pętelkę, którą mam na szydełku i robimy rączkę, oczka łańcuszka. Dwa, trzy. Każdy niech dostosuje długość tej rączki pod swoje wymiary koszyczka, bo być może zrobiliście większy. Ja zrobię około 36 oczek łańcuszka, czyli nawijam, przeciągam, nawijam i przeciągam. Zrobiłam już oczka łańcuszka. Wbiłam sobie szydełko w miejscu, gdzie mam połowę koszyczka, tak żebym miała naprzeciwko tego miejsca, w którym powstaje nam rączka do koszyczka. Żeby miała miejsce, gdzie je przyłączymy. Ważne jest to, żeby teraz wyprostować nasz łańcuszek. Wyciągam sobie w ogóle szydełko, przekładam sobie tak nitkę i jak wiem, że już mam prosto, to wyciągam to szydełko. Wbijam sobie szydełko, którym dziergam, nakładam pętelkę i przeciągam ją. To, że ona jest teraz duża, to nic, za chwileczkę sobie ją zmniejszę. Musimy tu ją przeciągnąć. No i jest. Ściągam teraz sobie i od razu tu podkładam nitkę, którą mam od motka. Od razu tutaj zaczynam wbijać się w pierwsze oczko. Łańcuszek zrobiłam dość ciasno. I dość ciasno teraz też będę przerabiać oczka ścisłe. Oczywiście rączkę tego koszyczka możecie zrobić sobie totalnie inną. Ja pokazuję taką najprostszą, myślę, że taką delikatną do bogatego wzoru. Mnie taka pasuje, ale każdy niech robi jaką chce. Więc przyciągamy i przyciągamy przez pętelkę na szydełku. Ładnie nam się złapała. I teraz każde oczko dość ciasno, widzicie, trochę się siłuje. O, dość ciasno przerabiam, żeby wzmocnić tym takim ściśniętym ściegiem tą rączkę i każde oczko przerabiam w ten sam sposób. Tak będzie wyglądać. Zapewne specjalistki od torebek będą wiedziały, jakie najlepsze, najlepszą tą rączkę zrobić. No, to jedziemy do końca. Przerabiam każde oczko, tutaj na końcu też, wyciągam sobie nitkę, odcinam, od szarpania tego koszyka troszeczkę mi się zniekształcił, ale to nic, ułożymy sobie ręką, wyciągam, następnie biorę sobie szydełko, wezmę mniejsze, bo akurat mam, od spodu wbijam się na dole rączki, przeciągam naszą nitkę. I teraz tutaj mam nitkę, która rozpoczyna nam ten łańcuszek. Pod nią wkładam sobie naszą nitkę, tą końcówkę i robię supełek po to, żeby nam nie uciekła. Ściskam
A następnie końcówkę przeprowadzam tutaj od środka koszyczka wewnątrz pod półsłupkami. Ten koszyczek można zrobić również szydełkiem mniejszym, na przykład szóstką, ja robiłam siódemką i wtedy ten wzór będzie jeszcze bardziej taki ścisły. Struktura tego koszyka również będzie bardziej ścisła i bardziej sztywna. Niestety jaśminowy ściek nie jest łatwy do dziergania, dlatego stwierdziłam, że nie musi być mój koszyczek bardzo sztywny, a i tak nieźle wysiliłam swoje ręce. No i teraz po tym, jak go tak pougniatałam podczas pracy, ładnie go trzeba ułożyć i koszyczek jest gotowy. Pamiętajcie o tym, żeby sobie modyfikować wzory, które widzicie na YouTubie, czy u mnie na filmikach, czy też na innych, bo ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. To ile poszło sznurka, mogę tak powiedzieć na oko, bo zostało mi tyle ze 100-metrowego motka. Myślę, że poszło około 60 metrów sznurka, tak na oko. Tyle potrzeba, żeby zrobić taki fajny koszyczek. Dajcie znać, czy filmik był dla Was przydatny, czy Wam się podobał. Zapraszam do siebie na Instagram oraz na Facebook. Należy wyszukać hasło Magda i Sznurek. I zapraszam również do grupy dziergającej na Facebooku. Jest to grupa, gdzie sobie pomagamy, wspieramy się, pokazujemy sobie wzory, szukamy wzorów. Jest to grupa Magda i Sznurek. Dokładnie te trzy słowa połączone i należy wyszukać w wyszukiwarce facebookowej. Grupa Magda i Sznurek. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i do roboty.